Ciche skrzypnięcie drzwi zbudziło Tuśkę. Pita weszła do izby. Lecz Tuśce wstawać się nie chciało. Tak ją rozebrało rozkoszne ciepło i zapach smreków, którym cała izba była przepełniona. Leżała więc spokojnie i spod przymkniętych rzęs śledziła ruchy Pity. Dziewczynka weszła na palcach po swojemu, grzecznie i zaraz zbliżyła się do stołu. Spod żakiecika wydobyła małą plecioną bombonierkę ze złotej słomy z wesołą, płomienną, czerwoną kokardą na boku przykrycia. Z prawdziwą radością Pita obejrzała kilkakrotnie śliczne cacko i ustawiła je na stole. Potem zbliżyła się do lustra, wzięła szczotkę i zaczęła gładzić włosy, wzburzone i rozrzucone w nieładzie. Tuśka widziała odbitą w lustrze twarzyczkę córki i zdziwił ją wyraz nieznany jej poprzednio. Dziewczynka uśmiechała się cała, oczy, usta, uszki, nosek, wszystko drgało uśmiechem. Blada zwykle cera twarzy miała lekko różowe, jakby pasma podskórne, zwłaszcza czoło, nosek i bródka, zarumienione, nabrały koloru ślicznych płatków róży. Lecz Tuśka widziała w tym zaróżowieniu szkodliwe dla cery opalenie i jako matka dbała o piękność córki, uczuła się zaniepokojoną. Usiadła na łóżku, wołając głośno – Pita! Dziewczynka drgnęła. Przybrała układną minkę, lecz uśmiech tak przywarł do jej buzi, iż od razu spędzić go nie zdołała. – Słucham, mamy. – Jak ty wyglądasz? Jak upiór? Gdzie ty byłaś? Czy chcesz wyglądać tak ślicznie jak gaździna? Jak się w Warszawie pokażesz? Przejrzyj się w lustrze. Do czego jesteś podobna? Pita posłuszna spojrzała w lustro i zawstydzona spuściła oczy. Uśmiech znikał powoli, jak obłok zbyt jasny i różowy o wczesnym świcie. Coś ty postawiła na stole? Teraz już Pita była zupełnie zmieszana. Skurczyła ramionka i zaczęła wykręcać sobie palce. To, proszę mamunci, ten pan, co obok nas, dał mi cukierki. Jak? Co? Tuśka uczuła się tak zdumioną, iż jednym susem zeskoczyła z łóżka. Włosy jej rozleciały się we śnie na ramiona. Była prześliczna, choć twarz świeciła się zanadto. Jak mogłaś przyjąć coś od nieznajomego? Co to za maniery? Gdyby ojciec wiedział, gniewałby się strasznie. Proszę mamci, ten pan bardzo jest grzeczny. Sam do mnie podszedł, jakem siedziała na belce i pierwszy zaczął mówić. A potem, proszę mamunci, to jest ten sam pan, który wczoraj był w teatrze. To on mi rzucił na kolana róże. Co? Tak, proszę mamunci. On jest bardzo zabawny. Udaje psy, koty, osła. Udaje, że niby drzewo piłuje, a także, że ktoś sobie głowę rozbije, albo znów, że bębny warczą, albo... Pita ożywiła się. Uśmiech wypłynął na jej twarzyczkę przy wyliczaniu talentów nowego znajomego. Połykała ślinę, robiła ciup ustami, ożyło w niej dziecko. Lecz Tuśka doznała niewytłumaczalnego oburzenia. Ten pan drażnił jej nerwy od rana. Bezwiednie to rozdrażnienie już istniało w nocy, bo Tuśka, nie mogąc spać, przypomniała sobie jego na wpół zuchwałe, na wpół łaszące się wejrzenie, gdy po usunięciu natrętnego górala patrzył jej w oczy. Los teraz czyni z tego człowieka jej sąsiada i każe jej znosić jakieś wyskoki błazeńskiego humoru, który ona uważa za nieprzyzwoitość w wysokim stopniu. Zbliża się więc szybko do stołu i bierze w rękę bombonierkę. Oddasz ją natychmiast temu panu, mówi surowo, marszcząc brwi, starannie szczotką wyczesane. I proszę nie wdawać się w żadne rozmowy z tym człowiekiem, bo to jest ktoś źle wychowany i nie z naszej sfery. Pita bierze w rękę bombonierkę. Cień smutku pokrywa jej buzię. Widać, że nie żal jej bombonierki, lecz przykro jej, że będzie musiała niegrzecznością zapłacić za uprzejmość sąsiada. Kieruje się posłusznie ku wyjściu, lecz równocześnie coś miga przed oknami drugiej pustej izby, od której Tuśka zostawia drzwi otwarte, aby mieć jak najwięcej powietrza. Pita zatrzymuje się na środku pokoju. Ten pan pojechał na rowerze. Idź. Jeżeli okno otwarte od jego pokoju, postaw bombonierkę na oknie. Jeżeli zamknięte, oddaj gaździnie i każ, niech mu do izby zaniesie. Grzecznie, drobnymi kroczkami Pita wychodzi z pokoju. Razem z nią ten triumfalny, płomienny, zuchwały węzeł czerwonej kokardy niknie i znów jakoś bezbarwnie robi się w izbie. Tuśka unika takich wyzywających kolorów, używając, że są nieodpowiednie dla przyzwoitych kobiet. Więc blade, szare, białe co najwyżej. Nawet Pita jest jakby poświęcona przyzwoitym nerwom. Aż tu nagle czerwony fontaś, jak mak świeżo zerwany. A potem ten fontaś ma w sobie coś z zuchwalstwa, czerwonych warg, ofiarodawcy. Czego ten aktor chce? Czemu jej się narzuca? Właściwie nie narzuca się. Wczorajsze jego postępowanie było dość poprawne, a że dał dziś dziecku cukierki. Jednak Tuśka czuje się niemile zaniepokojoną. Doznaje tego wrażenia, gdy służąca za wcześnie bez pytania na wiosnę okna pootwiera i w ciepło nagromadzone przez zimę nagle uderzy prąd chłodu wilgotnego wiosny i jakaś jasność, przed którą drżą fikusy i palmy śpiące w cieniu firanek. Gdy będzie zanadto się narzucał, wyprowadza się, myśli siadając przed lustrem. Przypomina jej się to wczorajsze jego powiedzenie. Szkoda, że nie mam drugiej róży. I zaczyna przed lustrem pozować na kobietę prześladowaną uwielbieniem i bardzo obrażoną w godności uczciwej kobiety. Gdy go spotkam, pozna po zmarszczeniu brwi, po całym wyrazie twarzy, że się pomylił. Marszczy brwi, przybiera twarz Junony. Jest jej z tym dobrze, bo ma ładny, równy nos i okrągło zarysowaną brodę. Lecz równocześnie jakiś głos jej szepce. Jakaś ty głupia. To nie jest żadne uwielbienie z jego strony. Ot, źle wychowany i za wesoły. W ogóle jednak Tuśka odczuwa, że za wiele zajmuje się tym aktorem. Chce zwrócić swą myśl w stronę właściwą. Wzrok jej pada na list męża. Równocześnie wchodzi Pita, już bez bombonierki. Postawiłam na oknie, mówi i podchodzi do łóżka. Bierze ze stolika szklankę, w której moknie pąsowa róża i wsuwa swój delikatny nosek w aksamitne płatki kwiatu. Ujrzawszy to, Tuśka wpada w jeszcze większe rozdrażnienie. Postaw ten kwiatek, mówi do córki. Weź papier i pióro i napisz list do tatusia. Pamiętasz przecież, że tatuś cię o to prosił na kolei. To niegrzecznie dać ojcu czekać. Pita podchodzi do pudełka, wybiera arkusz szarego angielskiego papieru, przesuwa krzesło, siada, zakrywając kolanka sukienką i sumiennie, wyciągnąwszy języczek, zaczyna list córki dobrze wychowanej do ojca, który z powodów od niego niezależnych pozostał w mieście. Kochany tatku, czyniąc zadość rozkazowi tatki, pisze po przyjeździe do Zakopanego. Tak mamuncia, jak i ja, jesteśmy, chwała Bogu, zdrowe. Tylko mnie trochę w Krakowie było niedobrze, ale to przez szynkę, bo za dużo jadłam, i przez lody i lemoniadę. Kraków jest to miasto mniejsze niż Warszawa i ma bardzo duży rynek, a z wieży Mariackiej trąbią co godzinę. W Zakopanem jest dużo gór, ale się chowają za chmury i trzeba pilnować, żeby zobaczyć. W nocy jest tu bardzo ciemno. Górale nie są podobni do chłopów w Wilanowie i jeździ się tu furkami, które bardzo trzęsą. Dziś jest ładna pogoda, a wczoraj byłyśmy w teatrze, ale gorzej grali niż w rozmaitości. Rączki i nóżki kochanemu tatowi całuje i pozostaje jego najprzywiązańszą i najwdzięczniejszą córką, Pita.